Paweł Kasprzak, komentarz dnia dla Obywateli News. Dzień dobry i dobry wieczór. Mamy dzisiaj 15 dzień października 2020 roku. No i mamy 8099 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Na ogólną liczbę przeprowadzonych testów 64 518, co oznacza, że ten współczynnik wykrywalności w stosunku do ogółu testowanych spadł do poziomu 12,5% mniej więcej. Czy to o czymś świadczy? Nie sądzę. Być może, jeżeli o czymś, to może być przypadkowy efekt. Jeżeli o czymś, to być może o tym, że lekarze pod wrażeniem wieści coraz gorszych decydują się częściej niż dotychczas kierować pacjentów bez kompletu objawów na te testy. Ile jest zakażeń w Polsce i jak się rozwija epidemia, tego nadal nie wiemy, ponieważ 64 tysiące testów to już jest coś, trzeba powiedzieć. Natomiast to niewątpliwie to nie jest to badanie, tak, które by powiedziało nam o tym, jaki procent populacji rzeczywiście złapało tę zarazę i być może przechodzi ją bezobjawowo, być może zarażając innych. Jak wszyscy wiemy, dzień dzisiejszy przyniósł jeszcze też konferencję prasową Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia i tam ogłoszono to, co ogłoszono. Ponad 70% polskich obywateli znalazło się w czerwonych strefach. To jest co prawda mniej niż połowa powiatów, ale oczywiście gęściej zaludnionych, stąd takie dane. No i ogłoszono, to poza rzeczami, które już ogłaszano wcześniej, które specjalnych zastrzeżeń ani komentarzy nie budzą, to ogłoszono też te decyzje dotyczące szkół i one są wrażliwe, mianowicie uniwersytety przestają działać, przychodzą na zdalne nauczanie i podobnie licea, natomiast podstawówki mają sobie radzić tak jak dotychczas, czyli nie wiadomo jak. No i też znamy te doniesienia medialne, OKO.press na przykład napisało o tym dzisiaj, ale to nie pierwszy tego rodzaju tekst, o tym, że dyrektorzy szkół zostawieni sami w sobie, bez możliwości, realnych możliwości kontaktu z sanepidem, muszą podejmować decyzje w sytuacji takiej skrajnie trudnej odpowiedzialności, bo w końcu to oni odpowiadają za zdrowie i życie zatrudnianych przez siebie nauczycieli i też dzieci, które co prawda jako młodsze i zdrowsze narażone na skutki koronawirusa są mniej, ale też są jednak narażone. No i oczywiście jako bezobjawowi nosiciele roznoszą tę zarazę, co wszyscy podejrzewają. Danych nie ma. Jak jest naprawdę, tego nie wiemy. Natomiast to wcale nie znaczy, że nie należy i nie można pomóc dyrektorom tych szkół, którzy w momencie, kiedy decydują się przerwać zajęcia stacjonarne i przejść na zdalny tryb nauczania albo hybrydowy tryb nauczania, to otrzymują z kuratoriów oświaty informacje z pogróżkami o konsekwencjach towarzyszących przerwaniu nauczania w szkołach. Jedyny komentarz, który mi przychodzi do głowy, to w zasadzie powtórzenie tego, co mówiłem i wczoraj, i przedwczoraj. Potrzebujemy, jak powietrza, zespołu autorytetów, który by wydawał rekomendacje. Wszystko jedno, jak one są umocowane prawnie w tych skądinąd bezprawnych rozporządzeniach rządowych, służących rzekomo lub rzeczywiście walce z pandemią. Tu się liczy siła autorytetu i siła jakichś racji, które za takimi rekomendacjami mogą stać, bo jakie racje stoją za decyzjami rządu, tego w dalszym ciągu nie wiemy. Opozycja, która być może powinna i mogłaby zabrać w tej sprawie głos, odzywa się oczywiście wyłącznie z krytyką posunięć rządu i Prawa i Sprawiedliwości. Ta krytyka jest oczywiście, że uzasadniona, tylko co z tego? Z tego nie wynika nic, ani żaden potencjał samoorganizacji społecznej, ani żadna prosta i ludzka rada dla ludzi, na których nagle nic tego nicowego spoczęła odpowiedzialność wyjątkowa. Myślę o dyrektorach szkół.
No i cóż, dzisiaj będzie krótko, bo w zasadzie nic więcej się nie działo, jeśli nie liczyć tego głośnego wydarzenia i dosyć skandalicznego, jakim jest zatrzymanie pana mecenasa Giertycha. I tu też myślę sobie, należy nam się na wszelki wypadek dwa słowa komentarza, bo można przeczytać takie oceny, że Giertych być może ma coś za uszami, że przecież to jest reaktywator młodzieży wszechpolskiej, że jego miłość do demokracji, a niechęć do PiS-u jest bardzo świeżej daty i tak dalej, i tak dalej. Mi słowy to są takie komentarze, które mówią, że no być może ma to, na co zasłużył. No ale zamknięto znowu człowieka z pogwałceniem wszelkich możliwych procedur i standardów w okolicznościach, które niewątpliwie są podejrzane. Oskarżenia, które przedostały się do opinii publicznej, być może mają związek z jego praktyką adwokacką i to jest w związku z tym delikatna sprawa. Przepisy i zwyczaje mówią o tym, że w takich razach przeszukań należy dokonywać w asyście adwokatury. To się nie stało. Rady adwokackie protestują w związku z tym i mają rację. I mają rację, ponieważ zwyczajów praworządnego państwa należy dochowywać w stosunku do każdego. A jeśli one są gwałcone, no to przyzwoity człowiek, przyzwoity demokrata powinien drzeć mordę, że się tak kolokwialnie wyrażę. I to znaczy, może nie wypada mi krzyczeć tutaj do państwa, bo niby z jakiej okazji, ale to chciałbym uczynić. No to jest po prostu skandal, co spotyka Giertycha. I to oczywiście ma związek z jego adwokackimi zaangażowaniami w cały szereg spraw. W tej liczbie w sprawę Leszka Czy, bo nie jestem pewien, czy jest zgoda na to, żeby ujawniać jego dane osobowe. No, mowa o znanym bankierze, którego proces, znaczy decyzja o areszcie ma się odbywać akurat jutro. A Roman Giertych jest jego jedynym adwokatem i jedynym prawnym pełnomocnikiem. No, no trudno w tej sytuacji nie nabrać podejrzeń co do oczywistych zupełnie związków. Więc cały komentarz do tej akurat sprawy brzmi tak, że no jeśli ktoś nawet ma jakiekolwiek wątpliwości co do słuszności postępowania wszczętego przeciwko panu mecenasowi Giertychowi, no to i tak, to jest, że tak powiem, atak nie tylko taki, że biją naszych, bo tak to powinniśmy traktować, niezależnie od wszystkich zastrzeżeń, jakie możemy mieć do Giertycha, w tej sprawie jest nasz i jako nasz jest bity. Jako taki nasz, który być może jest najsłabszym ogniwem właśnie dlatego, że nie dla wszystkich jest do końca nasz. Więc właśnie dlatego jest bity, między innymi. Oczywiście, bo istnieje całe mnóstwo innych powodów, a jego osobiste zatargi z Kaczyńskim pewnie są na czele listy tych powodów. No i biją naszego, bo to jeszcze samo w sobie nie wystarczy, biją naszego z pogwałceniem wszelkich reguł fair play. W boksie też obowiązują reguły. Kto je łamie, ten powinien wylecieć za ring. Od 5 lat nie wylatuje w Polsce. No cóż. Przyjdzie pewnie jeszcze trochę poczekać. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia.